Cześć, witamy w Nerd Management. Tutaj Krzysztof Rakowski i Paweł Rykowski. Słuchajcie, mamy duży kamień milowy. Tym materiałem przekraczamy granicę 10 godzin materiałów na YouTubie, 10 godzin czystej wiedzy, czystych informacji dla Was, więc świętujemy. Jest to dla nas duży taki krok i duży kamień milowy, ważny. A ten odcinek jest kolejnym z serii wywiadów z ciekawymi ludźmi, z ludźmi, którzy mają fajne rzeczy do powiedzenia, interesujące. Paweł, ty zaprosiłeś naszego gościa dzisiejszego i no, wyciągnąłeś od niego bardzo dużo interesujących informacji. Powiedz mi, kto to jest i o czym będziecie rozmawiać. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem jest Adam Rybicki, czyli coach, trener, przedsiębiorca, eks-sprzedawca, a człowiek, który ma bardzo bogate doświadczenie w komunikacji i kontaktach z ludźmi, i rozmawialiśmy o coachingu. Coaching często mylony jest ze szkoleniami w naszym kraju i te wszystkie mity i to, jak to działa, jak wy możecie jako liderzy wykorzystać coaching w swojej pracy z ludźmi. O tym właśnie rozmawiamy. Adam też pokazuje różne ćwiczenia, więc już nie przedłużając, zapraszamy do wywiadu. Lecimy. Fajnie, oglądajmy. Cześć Adam, cieszę się, że wpadłeś dzisiaj do nas, do Nerd Management. Chciałbym z Tobą porozmawiać o dwóch takich aspektach coachingowych, czyli z jednej strony o tym, jak liderzy mogą pracować z zespołem, ze swoimi ludźmi, jak wykorzystywać coaching i w ogóle, czy warto, czy nie warto, oraz też w kontekście samych liderów, czyli czy warto, żeby oni sami o siebie zadbali, nie? I jak to wtedy sami ze sobą mają pracować. Ale zanim do tego, to zastanówmy się, najpierw powiedz mi, czym w ogóle według Ciebie jest coaching? Wiesz co, ja mam trochę inną definicję jakby tego coachingu i podchodzę do tego bardziej szerzej, można tak powiedzieć. Coaching widzę jako rozwój osobisty, ale i duchowy, podejście do życia, postrzeganie, analiza, przyglądanie się temu wszystkiemu, co się dzieje dookoła nas. Umiejętne dopasowanie danych wypowiadanych słów albo odbieranie emocji i tak dalej, więc to jakby jest szersze zagadnienie w moich oczach, które ciężej jest sprecyzować w takim jednym zdaniu jakby, nie? Spoko, bo my żyjemy w Polsce i to jest taki dziwny kraj trochę, gdzie coaching jest, są tutaj różne grupy, typu zdelegalizować coaching, albo ludzie mówią, że coaching to w ogóle naciąganie, bzdura i nie wiadomo właściwie co. Na przykład kiedy spojrzymy sobie na rynek azjatycki, kiedy ta praca ucznia i mistrza to jest coś takiego normalnego, naturalnego, no to jak to jest naprawdę? Znaczy, u nas w Polsce przede wszystkim my nie rozróżniamy do końca, czym jest właśnie coaching, czym jest trener biznesu, nawet w dużych firmach i tak dalej. Jeżeli spotyka się osoby, które pracują albo zatrudniają takie osoby do rozwoju własnych pracowników, jakby nie rozpoznają tego, nie wiedzą, z kim mają do czynienia, czego tak naprawdę chcą. No i często się zdarza, że przy rozmowie z daną osobą, czy pracownikiem właśnie, czy osobą zatrudniającą, która potrzebuje coacha do danej firmy, często jakby rozmijamy się z celem, który gdzieś on oczekuje, ponieważ jeżeli chodzi o osoby zatrudniające, często się spotykam z taką informacją jakby, czy pytaniami w kwestii tak naprawdę poszukiwania trenera biznesu, gdzie mylą się pojęcia, bo my jako coach nie nauczamy. My rozwijamy te osoby, ale w taki sposób może pomagamy rozwijać się osobom, całym drużynom, jeżeli chodzi o własne dojście do pewnych informacji, wydobycie z siebie, z własnej głębi jakby swoich możliwości, swoich wartości, tego, w czym są najlepsi, rozwijaniem tych gorszych stron. Słabszych tak naprawdę, bo mogą się one okazać wcale nie gorsze od tych, które gdzieś tam są już obecnie uwidocznione, nie? Także tutaj pracujesz z człowiekiem, w którym jakby angażujesz bardziej tą osobę, która z tobą pracuje, w rozwój i dochodzenie samemu do tego, co jest w nim i jakie cele powinien mieć swoje, i tak naprawdę on odkrywa to w sobie. My mu tylko, że tak powiem, pomagamy, zadając odpowiednie pytania. Broń Boże, nie nakierowujemy na dany swój tok myślenia,
ponieważ zdajemy sobie sprawę z tego, że każdy człowiek jest inny, może mieć własne wartości, inne od naszych. One nie muszą się powielać. Nie możemy komuś narzucać swojego toku myślenia, swojego rozwoju, czy danej tam ścieżki kariery, którą powinien podążać. Wręcz przeciwnie, pewne rzeczy muszą po prostu urodzić się w nim samym, nie? I to jest coś innego, z czym mijamy się z tym, co obecnie jest w firmach, jakby, tak? Gdzie przychodzi gościom, który jest trenerem biznesu i on naucza ciebie, w jaki sposób postępować, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, co musisz wiedzieć, wyłożyć kawę na ławę, a ty masz po prostu wkuć na blachę i przełożyć to z ładnym uśmiechem na twarzy i tak dalej. Nie? To w takim razie, skoro to jest takie właśnie duże rozwarstwienie i niezrozumienie, to może takie dobre pytanie, kiedy w ogóle zaczniesz stosować coaching? No bo widać, że niektórzy nie są na to gotowi i oczekują takiego prowadzenia, wiesz, za rękę, bardziej mentoringu albo właśnie takiego szkolenia, a nie coachingu. Myślę, że u nas jakby to pokrycie tych szkoleń, tak jakby w dzisiejszej dobie wielu osobom się wydaje, że to jest, ten typ szkoleń jakby zmienił się w coaching, co jest totalną nieprawdą. Bo jakby no, nazwa się nie zmieniła, tak? To jest po prostu co innego. No, więc od tego musimy uciec. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie coachingu, wydaje mi się, że osoby na danych stanowiskach od kierowniczych, menedżerskich, szczególnie zarządzających, ale także i liderów, powinny jakby rozwijać się same dla siebie, ale i dla własnej drużyny, własnych ludzi, którzy no, gdzieś tam pracują wspólnie nad danym celem, do którego firma dąży i sami osobiście dążą. Dzięki rozwojowi własnych pracowników, kolegów z pracy i tak dalej, no możemy sięgać dalej, realizować lepsze pomysły, bardziej dojrzałe, przemyślane, realne. No myślę, że to jest cały ten sens taki. A przede wszystkim jeszcze co gdzieś tam w głowie mamy, to, że kiedy dojrzewamy sami osobiście do takiej decyzji, myślę, że nie powinniśmy się wtedy powstrzymywać, wręcz przeciwnie, od razu zacząć pracę nad sobą. To jest akurat taki moment, gdzie czujemy pewną tą dojrzałość, ale też coach jakby może pomóc w szybszym dojściu do tej dojrzałości, nie? Życiowej, emocjonalnej. Super, powiedziałeś dużo właśnie o korzyściach, a jakie w ogóle są wady pracy z coachem? Są jakieś? Są wady, myślę, że bardziej takie doboru coacha, znalezienie osoby kompetentnej, ponieważ różne oferty są na rynku i różni ludzie się pojawiają, też różni ludzie prowadzą, że tak powiem, coaching. Też czasami uciekając właśnie w tą stronę trenera, gdzie trzeba uważać na pewno, bo nie można przejmować rzeczy, które nie są nasze. One mają wychodzić z głębi siebie. Myślę, że jedną to jest jako jedna wada, ale bardziej to jest chyba wada po prostu prowadzącego ofertę daną, którą sprzedaje. A druga rzecz to myślę, że czasami możemy stracić pracownika dobrego, który... A czemu? Który może poznać swoje ja i zobrazować sobie sytuację, która może nie do końca pasować naszym planom ze względu na to, że może po prostu odkryć siebie i to, że wcale nie robi czegoś, co by chciał. Okej, okay, no, czyli to może jest takie ryzyko dla szefa, który chce swojemu pracownikowi, myślę, że przyda mu się coach, tak, ale nie rozwija, sam z nim nie pracuje, go nie rozwija, nie wie, jakie ma potrzeby, nie wie, czy już jest gotowy i po prostu zafunduje mu pracę z coachem, ten do niego pójdzie, dowie się, że w ogóle stary, to co robisz, to jest w ogóle nie to, co powinieneś w życiu robić i w ogóle ty tego nawet nie chcesz robić. Znaczy, coach, tak? Coach mu tego nie powie, tylko on jakby może sam dojść do pewnych takich rzeczy, że no być może po prostu jest tam, gdzie nie powinien być, nie? Być może okazuje się, że pewne rzeczy robi ze względu na finanse, chociaż z drugiej strony może być to i zaletą, bo dla osoby, która zarządza czy dysponuje ludźmi, no taka cenna, to znaczy to jest też cenna informacja do tego, czy warto inwestować w takiego człowieka, a może być to też informacja taka, że może inne stanowisko go bardziej interesuje
jeżeli jest osobą obiecującą, to generalnie może się zastanowić nad zmianą stanowiska pracy dla danej osoby, tam gdzie by się spełnił bardziej. Czyli nawet tak jak mówisz, to jest nawet plus, bo to nie jest wada, bo w takim razie człowiek, który będzie świadomy... Jest i wada, jest i zaleta, tak? Bo to zależy właśnie, w którą stronę gdzieś tam to pójdzie, albo w jaki sposób podejdzie do tego przełożony, nie? No. Oczywiście to też jest, zależy od tego, w jaki sposób pracujemy. Czy pracujemy indywidualnie nad rzeczami, o których rozmawiamy tylko z osobą coachowaną, albo pracując jakby dla firmy, dla zarządu o tym, co mamy wypracować, nie? W jaki sposób, nad czym mamy pracować może w ten sposób, nie? I jakich informacji oczekujemy i to, czy osoba też wyraża zgodę na przełożenie pewnych rzeczy dalej. Nie? Czy jak taka sesja coachingowa wygląda w praktyce? Generalnie spotykamy się na pierwszym spotkaniu, gdzie otwieramy się po prostu wobec siebie. Szukamy rozwiązań, może tego w ogóle, po co ta osoba się pojawiła tutaj. W jaki sposób widzi siebie, jakie spostrzega rzeczy, jeżeli chodzi o własne cele, doprecyzowujemy te cele, ustalamy pewien harmonogram działania. Troszkę tego jest, że tak powiem, doprecyzowanie, sprawdzanie woli do działania, no, a później w dalszym toku rozwijamy dane umiejętności, sprawdzamy, czy nie poszerzamy, czy na przykład nie trafiały się dodatkowe cele, o których wcześniej nie widzieliśmy. No i zamykamy temat, że tak powiem, doprecyzowaniem, nie? Czyli kiedy to będzie zrealizowane. Czy tak jak mówisz, to nie jest, coaching to nie jest takie lekarstwo na zasadzie przyjdziesz, wizyta na kozetce u terapeuty, to nie jest terapia na zasadzie jedno spotkanie, dwa spotkania i tyle, tylko to jest raczej proces długi, rozciągnięty w czasie. Tak, ze względu na to, że jakby proces myślowy, który gdzieś tam zasiewamy, ja to porównuję trochę do takiego czegoś, że zasiewasz ziarenko komuś w głowie i w tym, to nie jest tak, że pracujesz tylko i wyłącznie w momencie spotkania, bo tam dany kontekst wyłapujemy bądź zasiewamy, nad którym pracujemy, ale ta osoba wychodzi i ona jest w procesie danym przez... No, dalszy czas do kolejnego spotkania, tak? Gdzie zaczyna obserwować pewne rzeczy, zwracać uwagę, jak ona to odbiera, jak spostrzega świat w danym momencie i tak dalej. I na przykład te rzeczy, o których rozmawialiśmy, które przydarzają się jej w dniu takim codziennym, zaczyna po prostu więcej widzieć, obserwować, rozumieć, analizować. No i później wspólnie razem rozmawiamy na ten temat i dalej przyglądamy się pewnym rzeczom, idąc w pewnym ustawionym procesie. Nie? To też trzeba właśnie dowiedzieć się, jaki jest cel, opracować pewien czas na to, żeby, że tak powiem, dojrzeć do tego momentu, w którym gdzieś tam w pewnym miejscu nam przekręci się taka lampka w głowie, zapali i będziemy wiedzieć, że jesteśmy w danym miejscu, w danej chwili, cel został osiągnięty, bądź ustawi nam się coś takiego, że nagle wiemy wszystko. Taki aha moment. Tak, odnaleźliśmy ten moment, w którym gdzieś coś pyknęło i już dokładnie wiemy, na którym torze jesteśmy, o co nam chodziło. I okazuje się, że ten moment, który osiągamy, jest dla nas tak rzeczywisty i prosty w swoim sposobie, że dawno o nim wiedzieliśmy, ale teraz wiemy to na 100%. Mamy pewność siebie, motywację do działania, chęci i od tamtej pory już trochę nie uciekniemy od tego rozwiązania. To tak jakbyś się dowiedział o czymś i nie mógł już tego cofnąć jakby, bo odkryłeś prawdę po prostu w sobie, nie? No, i już się od tej pory nie zmienisz, nie przekłamiesz sam siebie jakby. Nie? Czyli jak już to zobaczyłeś, jak już coś zobaczyłeś, to już nie da się tego odzobaczyć. Tak, tak, tak. Właśnie to, właśnie tego szukałem, stwierdzenia, tak. Właśnie to jest w ten sposób, nie? Myślę, że to jest takie sedno, do którego dążymy. Każdy oczywiście w innym trybie może to osiągnąć, ale
Chyba to jest najfajniejszy moment z tego całego coachingu, jak zobaczysz w oczach ten błysk, bo to widać, nie? Super, to powiedz mi, jak liderzy, którzy mają zespoły, weźmy, mam tak przeciętnie, to jest między 5 a 6 osób, nie? W takim zespole, to jakie techniki coachingowe oni sami mogą wykorzystać w pracy ze swoimi ludźmi? Wiesz co, Paweł, ja zawsze podchodzę do tego, że zawsze trzeba by było na samym początku liznąć trochę takich podstaw coachingowych, czyli w sensie zastanowienia się nad tym, jaki my wywiad robimy w swojej grupie, jaka jest tam komunikacja. Do tego, że lider jako osoba gdzieś tam w jakiś sposób decyzyjna i wpływowa powinna czerpać informacje od ludzi, z którymi współpracuje, i im więcej pytań, odpowiednich pytań zadamy, tym bardziej jakby precyzujemy to, czego chcemy, jest mniej niedomówień w grupie i bardziej możemy się skupić na tym celu, który faktycznie, autentycznie on gdzieś tam jest na końcu. I te drogi precyzowania polegają przez to, że zapytamy się ludzi w odpowiedni sposób, odpowiednimi pytaniami, w danym momencie też używając tych pytań. Więc tutaj bym zachęcał na przykład do tego, żeby popracować sobie nad listami pytań, które można sobie tworzyć, tak? Jeżeli przechodzimy do momentu, w którym gdzieś tam zaczynamy tą pracę lidera takiego otwartego na rozwiązania pracy przy sobie, dobrze by było siąść sobie przy kartce, rozpisać, na przykład podzielić ją na pół. Po lewej stronie napisać sobie pytania otwarte, po drugiej pytania zamknięte. Różnica między nimi jest taka, że zadając pytanie otwarte, oczekujemy szerszej odpowiedzi. Pytanie zamknięte jest zamykane tak naprawdę odpowiedzią tak lub nie. Wiadomo, że gaduła nam się może rozgadać tutaj, wiesz, bardziej i polecieć. No ale jakby nie było, im więcej pytań otwartych, tym więcej my wywiadu tego robimy. A jakby z racji nawet mojego doświadczenia gdzieś tam zawodowego, jeżeli chodzi o handel, nauczyłem się tego, że ten wywiad to jest podstawa. Im więcej tych pytań zadamy odpowiednich, tym mamy większe pole do widzenia tego, gdzie w danym momencie jesteśmy, nie? Myślę, że drugą opcją to jest, jak już sobie rozpiszemy te pytania otwarte i zamknięte, popracujemy sobie nad możliwościami rozpisania tych albo uporządkowania do grup danych tych pytań, czyli podzielenia między cel, jaki jest, tak, i pytania do celu, pytania do rzeczywistości, czyli w jakim momencie teraz jesteśmy, opcji. Trzecie to jest opcje, jakie mamy, rozwiązania i woli, tak? Czyli co chcemy osiągnąć, precyzować, nie? Więc to jest właśnie ten klucz taki do otwarcia w ogóle się na coaching, na ludzi w pracy. Wydaje mi się, że od tego powinniśmy zacząć. Także wydaje mi się, że dobry lider potrafi wyłuskać również i emocje z grupy, bo zauważenie emocji jakby powoduje otwartość na ich zrozumienie, na rozmowę z daną osobą, wpłynięcie na nią w jakiś sposób przez to, że zwykłej rozmowy albo zadanie tych pytań, które gdzieś pozwalają nam się otworzyć. Tym bardziej, że im więcej tych pytań sobie gdzieś tam nagromadzimy, tym ta głowa nam się zaczyna otwierać. Się śmieje to stwierdzenie, łeb jak sklep, nagle nam zaczynamy po prostu ściągać sobie z danej półeczki i ta kategoryzacja nam pomaga wstawić w odpowiedni moment, w odpowiednie miejsce dane pytanie. Ale wracając do zrozumienia emocji, również i liźnięcie troszkę tematu mowy ciała. Na pewno to jest bardzo pomocne. Zastanowienie się nad wyłapaniem, oprócz emocji, tych gestów, które mogą, jeżeli nie wyłapiemy danej emocji, bo my możemy na przykład wiedzieć, co przez dany gest dana osoba pokazuje, ale jak to w coachingu jest dobrze, jak to dana osoba powie, co w tym momencie się zadziało. Jeżeli wyłapiesz na przykład dany ruch przy pewnej odpowiedzi i się zapytasz na przykład, a co się stało, nie? Albo co poczułeś w danej sytuacji i tak dalej.
No przede wszystkim powoduje to otwarcie też na osoby, z którymi gdzieś, nie wiem, mogliśmy mieć dalsze relacje. Nie każdy jest otwartą osobą. Myślę, że trzecią jeszcze taką rzeczą to jest poznanie cech charakteru tak naprawdę, nie? Są te podstawowe cztery, w których gdzieś tam się poruszamy. Każdy ma jedną wiodącą z domieszką drugiej, więc dobrze jest wybrać. Czy jakie to są? Czyli mamy cztery: sangwinik, choleryk, melancholik i flegmatyk. I dobrze by było właśnie wiedzieć, z kim pracujemy, ponieważ w jakiś sposób mamy pojęcie do tego, jak z nim pracować, w jaki sposób się na niego odnosi, co na niego działa, co na niego nie działa. Sposób rozmowy, ton głosu, styl bycia jesteśmy w stanie poznać i to, w jaki sposób on nas też postrzega, tak? Więc łatwość, elastyczność lidera powinna gdzieś tam na tym polegać, że potrafi dopasować się w każdym momencie do danej osoby, wiedzieć, w którą stronę iść, w jaki sposób wyłapać pewne rzeczy, pociągnąć za język, jeżeli potrzeba informacji, albo i pokierować daną osobą w momencie, kiedy trzeba nią pokierować. Mówiłeś dużo o takich odpowiednich pytaniach i teraz pytanie, skąd je wziąć? Jakie wymyśleć, albo skąd zebrać pomysły na to, jakie to mogą być jeszcze odpowiednie Myślę, pytania? Że na samym początku można spróbować jakby przy rozpisaniu sobie tych tabelek pomyśleć samemu, jakie pytania mógłbym zadać. Jeżeli brakuje nam już pewnego zasobu pytań, można sięgnąć w dzisiejszej dobie czy do internetu, czy do książek. Są książki do pytań coachingowych i tak dalej. Myślę, że więcej tak naprawdę przychodzi do ciebie z czasem, więc jak sobie idziesz pewną drogą i robisz totalnie co innego i gdzieś tam w międzyczasie rozmyślasz, przyjdzie ci coś do głowy, dobrze jest, nie wiem, zapisać na kartce, wysłać sobie na Messengera, czy tak, żeby gdzieś tam ci nie uciekło to, bo to jest trochę tak jak u was z kręceniem danych materiałów, że tworzycie swoją bibliotekę, swoje jakieś tam portfolio osób też, czy tematów poruszonych, to tak samo można i podchodzić co do pytań, do tego, że ta biblioteka się non-stop poszerza i ona daje ci większe pole do manewru. Czasami przy pracy właśnie z osobą nie gdzieś nam brakuje jakiegoś, mamy na końcu języka dane pytanie, nie wiemy co wyciągnąć i tak dalej, po czym nam otwiera się szufladka, jeżeli mamy taką bibliotekę w głowie i te pytania same wylatują. Czyli to tak naprawdę jest kwestia praktyki i po prostu robienia tego myślenia bardziej w tym kontekście tych czterech kategorii, o których mówiłeś, i zastanawiania się, co ja jako lider chciałbym, o co chciałbym zapytać drugą osobę właśnie w tym kontekście, tak? I tak. Pytać po prostu dookoła. To też zależy właśnie od kontekstu, w jakim jesteś, nie? Czy jesteście w momencie rozpoczynania projektu, czy wdrażania jego, czy na końcowym etapie, kiedy trzeba spiąć pewne rzeczy. Więc warto mieć ten zasób albo w indywidualnej rozmowie po prostu, nie wiem, o pracę, czy na temat dalszego rozwoju w firmie i tak dalej. Więc sądzę, że coaching jakby można wykorzystać w każdej sytuacji. Im większe doświadczenie osoby zarządzającej bądź lidera, nie mówię tylko o firmowym doświadczeniu, ale i życiowym na każdej płaszczyźnie, tym lepiej rozumie emocje ludzi, tym więcej potrafi przeczytać, tak? A tak jak mówisz, no doświadczenie jeszcze dodatkowo, tak? Czyli testowanie pewnych rzeczy, to co stworzyłem, czy dany model, który mogę opracować samemu sobie coachingowy, tak? Bo też nie zawsze mam tak, że używam po prostu, czy tam powielam rzeczy, które przeczytałem, bo się śmieję, że po przeczytaniu książki możemy stać się mądrzejsi na chwilę, ale jeżeli nie wprowadzimy tego pewnych rzeczy, nie przetestujemy, nie sprawdzimy, nie zobaczymy, czy one są skuteczne, czy one w ogóle coś nam dają, czy ten typ pracy na przykład nam się podoba, czy wolimy skupić się na innym podejściu. Myślę, że wypracowanie własnej drogi, własnych metod jest najlepszym rozwiązaniem do tego, żeby czuć siebie w danej roli najlepiej. Okej, czyli wszystko właściwie i tak dalej wynika właśnie z tej praktyki, ćwiczenia, robienia tego. Czyli bycia coachem nawet i samym dla siebie, tak? Mhm. Jak się tym zajmujesz, to zaczynasz dążyć sam do własnego samorozwoju.
bardziej to czujesz, tym bardziej też wiesz, jak to na ciebie wpływa. I bardziej potrzebujesz, jakby podążasz pewną drogą tego, że chcesz rozwijać się na każdej płaszczyźnie, bo zaczynasz zauważać na przykład, że nie wiem, w pracy może być wszystko ok. Tak samo jak i z pracownikami swoimi, że pewne rzeczy, które gdzieś tam się wydarzają w danych projektach i tak dalej, alarmujące o czymś, że są jakieś na przykład niedociągnięcia i tak dalej, mogą się okazać tym, że wcale nie leży jakby przyczyna po stronie pracy, po stronie atmosfery, ale pewne wydarzenia domowe i tak dalej mogą mieć wpływ na daną osobę i to nie jest tak, że nagle ten pracownik staje się zły i trzeba go wyrzucić i tak dalej, bo może się okazać, że po prostu pewne rzeczy gdzieś nam są w danym momencie ważniejsze dla niego i pytanie, w jaki sposób możemy porozmawiać z nim, popracować z nim tak, aby osiągać swoje cele w pracy i nie przeszkadzać albo pomóc w tym, co się dzieje w życiu prywatnym. Nie? Jasne. Jakbyś miał powiedzieć taką dla osób, które jeszcze nie pracowały właśnie w takim trybie coachingowym i też nie mają też ani doświadczenia, ani pomysłu, jak zacząć, jakąś taką technikę, którą mogą wziąć, wiesz, dzisiaj, wziąć, nie wiem, kartkę, długopis i od czego mogą zacząć właśnie, co mogą wykorzystać najbliższego dnia na rozmowie z ludźmi? So, ja strasznie lubię relacje, rozmowę taką ogólną, gdzie zaczynamy siebie poznawać. Zapominamy o tym często, że praca jest miejscem, gdzie poznajemy siebie nawzajem. Im bardziej siebie znamy, tym w lepszej relacji możemy utrzymywać dany zespół, który no, my jako zarządzający możemy nie widzieć, ale ci ludzie, nie wiem, poznają siebie, pracują czasami po 10-20 lat. Oni spędzają ze sobą większość, nie wiem, życia w pracy, ale i także i po pracy. Oni wychodzą się, kumplują i tak dalej, więc wydaje mi się, że otwarcie się na takie podejście po prostu bycia ludzkim dla ludzi, może w ten sposób. Także i w pracy, nie tylko oczekiwanie jakby efektu pracy, ale także i no, tych dobrych relacji między sobą, tego otwarcia się na siebie i na czasami swoje problemy, które gdzieś tam idą, albo sytuacje, które wydarzają się i rozwiązania, które możemy wspólnie gdzieś tam dojść między sobą, albo i po prostu miło spędzić czas, tak? Na pewno bym zaczął od poznania siebie bardziej, spróbowania porozmawiać o komunikacji, bo to jest też ważny element, o którym zapominamy. Możemy sobie wprowadzić, nie wiem, są przeróżne testy, nie mówię o pisemnych, kartkowych takich, że każemy komuś usiąść i tak dalej, ale możemy wymyślić jakiś tam sposób, nie wiem, czasami gdzieś tam przemykają w internecie, jak tam ustawia się rządek jeden za drugim i trzeba, nie używając słów, nie wiem, przekazać dane albo układ ruchów, tak, albo jakąś informację. I jakby każda osoba stoi plecami do siebie, załóżmy, to jest chyba taki znany filmik na przykład z internetu, gdzie można sobie... To podlinkujemy tutaj. Tak. Gdzie jedna drugą osobę klepie w ramię, ona się obraca, musi jej przekazać daną informację. No i później kolejna i widzimy, jak na końcu wychodzi ta informacja zniekształcona. Taki głuchy telefon. Tak, taki głuchy telefon. Co może pokazać naszym pracownikom, jak ważna jest na przykład komunikacja w danym momencie. Możemy też w formie takiej, jak teraz mamy pracę zdalną, zrobić to w formie wizualnej, tak? I postarać się porozmawiać z nimi, jak każdy zobrazował twoją sytuację, znaczy twoją informację, którą chciałeś przekazać, bo może się okazać, że na przykład pokazałeś jedną rzecz, a 5 osób odczytało inaczej niż 5 pozostałych, nie? Mhm. Więc ważne jest, tak jak właśnie rozmawialiśmy wcześniej o tym, o tej komunikacji, o wywiadzie, o pytaniach doprecyzowujących i tak dalej, które nam pomagają po prostu nie dość, że utrzymać relacje, ale i sprecyzować dany projekt i tak dalej, nie? No. Mhm. Super, czyli można w tym takim trybie zdalnym zrobić, myślę, że umówić się ze zespołem, głuchy telefon, kilka taki ciąg takich telekonferencji, na zasadzie łączysz się z tym, ty z tym, ty z tym, ty z tym
I na koniec łączymy się wszyscy i teraz powiedz, o co chodzi, co było na może początku. Być. Okay. Może być taki, że wiesz, masz wszystkich na wizji, a pokazujesz ty jedno i nie wiem, w komentarzu mają ci odpisać albo w wiadomości prywatnej, jaka była twoja informacja. Przeróżne. To, co lubię jakby w tej pracy takiej twórczej, kiedy zaczynamy właśnie odkrywać i testować nowe rzeczy, to to, że możemy się tym bawić, nie? Że widzimy efekty i zauważamy, że czasami takie proste rzeczy, na które wpadliśmy, gdzieś potrafią pokazać nam o wiele więcej, niż gdybyśmy, nie wiem, kazali komuś przeczytać daną książkę i po niej porozmawiać, tak? Powiedz mi, bo też mówiłeś właśnie o tym poznawaniu siebie, tej komunikacji, tej relacji. W branży IT taka średnia tego czasu, kiedy ludzie pracują w jednej firmie tak rynkowo, to jest między 2-3 lata, więc jakby ta rotacja często jest dość duża. Przy tej sytuacji pracy zdalnej, no to też jest problem, bo tutaj nawet wcześniej było tak, że wiesz, w biurze był kawomat, przy tym kuchnia, kawomat, by było miejsce spotkań, przepływu informacji. I to wszystko działo się wręcz naturalnie. Teraz, kiedy pracujemy zdalnie w 100%, każdy ma tylko płaski obraz i ekran drugiej osoby, nie? I spotykamy się tak naprawdę na rzeczach często bardzo oficjalnych, czyli na zasadzie mamy konkretne spotkanie, konkretną agendę na to spotkanie, podane spotkanie ma jakiś cel i tyle. I tej przestrzeni właśnie na to, żeby siebie poznać, pogadać po prostu na luzie jest strasznie mało. Jakie masz pomysły, jakie rozwiązania można wdrożyć właśnie w takim trybie zdalnym, żeby jednak te zespoły się jednak integrowały, żeby te ludzkie zachowania były ok i szły do przodu, no bo jednak my próbowaliśmy zrobić taką zdalną kuchnię i to nie działało, nie? Bo to albo ludzie nawet jak tam wchodzili, albo tam nie wchodzili, albo jak wchodzili, to każdy wchodził i tak w różnym czasie, tak jak w sumie normalnie do kuchni się idzie. Ale kiedy wiesz, siedzisz w biurze i widzisz, ktoś wstaje na przykład, albo możesz się zapytać, ej, chodź, idziemy na kawę, no to jednak zdalnie to nie działa. Co można z tym zrobić? Wiesz co, myślę, że właśnie ta zdalna praca i to zdalne życie tak naprawdę obecnie, które gdzieś tam mamy, no właśnie pokazuje nam, wywraca to wszystko, co wiedzieliśmy do tej pory, do góry nogami. Wydaje mi się, że w tej sytuacji lidera, gdybym gdzieś tam wskoczył w te buty, myślę, że w pierwszej kolejności spróbowałbym takich relacji, nawiązania takich relacji indywidualnie od każdego, opierając się właśnie to, co mówiliśmy, na poznaniu każdego z osobna, w wyczuciu tych butów, w których on siedzi i trybu takiego, w którym dobrze mi się z nim rozmawia, tak? Czyli poznanie jego, zobaczenie tego typu charakteru, zwykłej rozmowy, po to, żeby właśnie wypracować z nimi indywidualnie na przykład pewne pomysły. Lider nie zawsze musi być tą osobą kreującą, tak? On może odpowiednio wykorzystywać kompetencje ludzi, którzy dla niego pracują, do tego, żeby zlecić pewne rzeczy na nich. Niech oni dobiorą pewien sposób, który dla nich będzie odpowiedni, taki twojego na przykład zagadnienia, że chciałbyś, żebyśmy wypracowali wspólnie jakieś tam jakieś rozwiązanie, które pozwoli nam na to, żeby w tych trudnych czasach jakoś jednak nie stracić tego kontaktu normalnego, ludzkiego, osobistego, nie? Między grupą, żebyśmy czuli, że wspólnie oprócz pracy, którą wykonujemy, jesteśmy jednością, możemy polegać na sobie i tak dalej, nie? O, myślę, że w ten sposób chyba bym zadziałał. Czasami przynajmniej ja jako osoba lubię wyciągać właśnie, tak jak jest w tym coachingu, wyciągać te ich zdolności, ich pojęcie, ich wizję na dany temat. No i jakby nie wyręczać ich w danej pracy. Nie? To jest kluczowe, myślę, bo jako liderzy często mamy tak, że właśnie chcemy zrobić coś za nich, tak. Bierzemy na swoje barki, że dobra, no to my to ogarniemy, my tutaj nie wiem, zrobimy jakąś tą przestrzeń i właśnie to widać, są takie efekty, że to nie działa po prostu. Nie? I oczekujesz czasami na przykład wykonania, nie? Danej rzeczy. Myślę, że dobrze jest czasami sobie włączyć po prostu tą lampkę stop, nie? Będąc na przykład liderem czy kierownikiem i tak dalej, możemy próbować jakby narzucić dane rozwiązania swoje, nie? Które mogą być odbierane nie tak entuzjastycznie, jak i my widzimy, nie? Więc warto jest wykorzystać właśnie te emocje,
to spostrzeżenia i te rozwiązania, które widzi większość, nie? Albo grupa może sobie wspólnie wypracować takie, które będą dla nich odpowiednie, a my się dostosujemy. Ja z punktu widzenia jakby może już mniej coacha, ale bardziej tego handlu, w którym gdzieś tam wcześniej sporo lat przepracowałem, zawsze wydawało mi się, że ta osoba, która jest nade mną, ta osoba zarządzająca, to jest jedna rzecz, która mi się wydawała, a było inaczej. Wydawało mi się, że zawsze, że ta osoba, która jest nade mną, powinna być osobą tą, która zadzwoni do mnie i powie: słuchaj Adam, czego ci potrzeba, nie? Realizujesz coś tam i tak dalej, jak mogę ci pomóc, nie? W tamtych czasach, kiedy ja pracowałem w handlu, to było tak, no na jakim etapie jesteś, nie? I tak dalej. Dobra, to do jutra ma być załóżmy zrobione i tak dalej, nie? Więc kompletnie jakby moja wizja z tym, co chciałbym, oczekiwałbym od swojego przełożonego, była totalnie inna z tym, jak przełożony widział moją kwestię, nie? Więc tutaj obracamy trochę do góry nogami to podejście i pozwalamy tym ludziom od dołu jakby tworzyć tą firmę tak naprawdę, nie? Słuchamy tych ludzi, ponieważ jakby nie było, to są nasze oczy, to są nasze najmniejsze rączki do pracy i tak dalej. I nie ukrywajmy, no, nasze usługi tworzą, sprzedają ci najmniejsi. My, wydaje mi się, wiemy jako wchodzący w buty, tak jakbym był osobą zarządzającą, powinniśmy, nie wiem, może im troszkę pomóc po prostu w tym osiągnięciu tych pewnych rzeczy, nie? No. Zdecydowanie jest tak, jak mówisz, bo my też przekładamy bardzo dużą uwagę i do tego, żeby właśnie zadbać o ludzi. No, tak naprawdę jako liderzy, jako menadżerowie, bez tych ludzi my nie istniejemy. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Właśnie po to szukamy też ludzi lepszych od siebie, żeby oni byli w stanie zrobić właśnie super robotę i też skupiamy się na tym, żeby właśnie z nimi wypracować na takich spotkaniach, wiesz, jeden na jeden, to o czym mówiłeś, to faktycznie też super działa. Nie? Żeby właśnie ich poznać, zobaczyć co tam u nich w trawie piszczy. Trochę szukamy rozwiązań właśnie, jak teraz zmotywować ich do tego, żeby zaczęli też rozmawiać między sobą. I to działa lepiej lub gorzej. Ale to jest super, super właśnie to, co mówisz, żeby dać im wolną rękę. Niech sami się wypowiedzą. Niech oni jakby tworzą swoją przyszłość, no bo niech oni poczują, że mają wpływ na tworzenie swojego miejsca pracy. Tak mi się wydaje, że tak z moich postrzeżeń pracy w handlu przez ponad 12 lat były takie, że mi się dobrze pracowało w firmach, w których czułem się częścią po prostu tej firmy. Czułem, że ten głos jest wysłuchany mój, że ma wpływ na coś, co się tworzy nie do końca z mojej działki, tak? Ale gdzieś ten głos jest cenny. To tak jak, nie wiem, pracujesz z coachem, tak? I jest on totalnie innej branży i ma świeże spojrzenie na pewną sprawę, która może w ogóle jej nie rozumieć, ale może cię, wiesz, wystrzelić z jakimś pomysłem, który będzie totalnie trafny i ani nigdy go nie sprawdzałeś, nie? I tak samo jest właśnie przy połączeniu pewnych ról w firmie, nie? Które odgrywamy. I wydaje mi się, że pracownik po prostu, który czuje, że ludzie są za nim, że nie jest zamknięty w pewnej szufladce, narzucony pewien tryb pracy i nic więcej, że będzie po prostu bardziej otwarty i bardziej zaangażowany w pracę i w firmę. Takie są moje po prostu spostrzeżenia z doświadczeń swoich własnych, prywatnych. Super. Z jakichś materiałów, na przykład nie wiem, książek czy filmów, jest coś, co byś tak szczególnie mógł polecić naszym widzom, słuchaczom? Myślę, że fajnie poznać w ogóle Macieja Benewicza. Od niego, tak ja go postrzegam jako takiego pierwszego, który zajął się tutaj coachingiem w Polsce. Dobrze jest poznać tego człowieka, dobrze posłuchać, poznać światopogląd, w jakim on się gdzieś tam porusza, zobaczyć, jak on się rozwija. Dobrą pozycją jest i dla liderów mowa ciała. Można zacząć od Alana Pisa na przykład, żeby zacząć reagować na gesty i zobaczyć, że faktycznie zacząć wdrażać, jakby analizować ten tryb pracy i przekonać się o tym, że to ma sens.
że ta wiedza jest pomocna, że pozwoli nam dojrzeć pewne aspekty, nawet zanim zaczniemy zadawać pytanie. Oczywiście nie powinniśmy uciekać od tego pytania, ale bardziej jakby potwierdzać to, czy nasze przypuszczenia na przykład były dobre. Nie? Super, to wszystko podlinkujemy też w notatkach do tego, tak, do tego odcinka. Na koniec powiedz mi, gdzie można Cię znaleźć? Myślę, że najszybciej można mnie znaleźć na Instagramie po imieniu i nazwisku jako coaching Adam Rybicki. Myślę, że to jest chyba najszybsza droga do tego, żeby mnie spotkać. Urzęduję w Warszawie, jakby co. Super, Adam. Dzięki wielkie. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Miło było. No. Trzymajcie się. Cześć. Hej. Bardzo ciekawy wywiad. Paweł, czy możesz podsumować takie trzy najważniejsze rzeczy, które powinniście z niego zapamiętać? Pewnie. To, co musicie zapamiętać przede wszystkim, to bądźcie ludzcy dla ludzi. No nie ma nic gorszego niż jakby nie traktowanie innych tak, jak sami byśmy chcieli być traktowani. Więc to ta rada jest bardzo, bardzo cenna. Ja się pod tym podpisuję rękami i nogami, żeby no, trzeba być po prostu ludzkim, otwartym i po prostu słuchać ludzi. Druga rzecz to zróbcie ćwiczenie, o którym Adam mówił, czyli szukajcie, zacznijcie szukać odpowiednich pytań. Mieliście ten cały schemat, w jaki sposób tych pytań szukać, jakie sobie skatalogować, skategoryzować i zróbcie to, bo one się przydają. Ja widzę ze swojego doświadczenia, że kiedy mam w głowie, mam spisane pytania, których mogę zadać, to w wielu dziwnych i ciężkich czasem sytuacjach one się przydają. I ostatnia, trzecia, najważniejsza rzecz, to pamiętajcie, żeby stosować wiedzę w praktyce. Więc to, że sobie obejrzeliście ten odcinek, to super, cieszymy się bardzo. Dajcie nam łapkę w górę, share'a i udostępnijcie znajomym, zapiszcie się do newslettera. To wam się na pewno przyda, ale wykorzystajcie tą wiedzę w praktyce, zróbcie ćwiczenia, o których rozmawialiśmy i zacznijcie rozmawiać w ten sposób ze swoimi ludźmi, zacznijcie więcej pytać i słuchać, niż tylko czytać, oglądać i wchłaniać treści, bo to na koniec dnia no, dużo wam nie da, więc wykorzystajcie wiedzę w praktyce. I to jest też, co polecamy w kontekście wszystkich naszych odcinków. Warto to stosować. Jesteśmy też ciekaw waszych informacji na temat tego, jak wam się udało zastosować to, o czym wam tutaj mówimy. I cóż, no, życzymy wam powodzenia w zadawaniu dobrych pytań. Dokładnie. Trzymajcie się i widzimy się w następny wtorek. Cześć. Tara.